Siemanko wszystkim na moim kanale i w dzisiejszym odcinku przeprowadzimy sobie siódmy vlog. No, a mianowicie w tym vlogu wam trochę opowiem o moich wakacjach. No, oprócz tej miejscówki, co tu już jestem, co zarosła, no to jeszcze opowiem wam historię, co na tamtej nowej miejscówce mnie spotkało. No, a można powiedzieć, że już zasadniczy to stary. Ale mianowicie tak, wczoraj pojechał na swoją miejscówkę tam nową. No i mianowicie siedzę, a tam w ksakach, jak wam pokazywałem, akurat tam, gdzie zaczął nagrywać filmiki druga strona mojej miejscówki. No to właśnie tam, gdzie na początku filmu zacząłem nagrywać, to właśnie w tych ksakach, co ja wam pokazywałem, że niby się nie da wejść tam i w ogóle. No i wczoraj pojechałem, usiadłem na tamtym miejscówce, myślę, co to nagra się tak myślałem, a może coś się nagra, albo coś, i tak siedział na tym miejscówce po prostu. No i tak nagle się, że gałąź łamią, myślę, kurwa, takiego wiatru nie ma z tej gałąży. Krzyknąłem, tak, krzyknąłem, nic, dalej. Może na minutę, dwie ucisnęło. Ale słyszę, że ktoś gałęź łamie. Myślę, kurwa, co za Janusz wybrał na grzyby, że mu się zachciało na grzyby ubranie. Ale nie, to nie był Janusz. A mianowicie, co zobaczyłem, co tam było, to po prostu już powiem wam tak, to było jakieś zwierzę. No i podejrzewam, i to nie był dzik, bo to byłoby za duże jak na dzika. Chyba że dzik 10 w jednym, no to może by pasowało. Ale to nie był dzik. I tak, jak ja zobaczyłem to zwierzę, później tak patrzę, chyba jeleń albo czorgowie co. No, no to, a ja byłem rowerem. No to ja rower i w długą daję. Nie? A jeśli tam była nierówna droga, no to nie było jak rady jechać. No ale wziąłem rower, czuknął ja w długą rower, kurde, z tyłu i dawaj. Jak ja ten rower wyciągnąłem, to ja nie wiem. Ale nic, no cóż, no brat rower za kierownicę i pędź z rowerem, no bo co, rower zostawić? No nie. W sumie jakbym nie miał żadnego innego wyjścia, to bym rower bym porzucił i niech sobie leży. A ja bym dał w długą. A najwyżej tam jest takie przejście przez drzewa do sąsiada, tam jest właśnie gdzie ja siedzę. No to ja bym skoczyłbym do sąsiada i bym krzyczał: sąsiad, ratuj! No, zastanawiam się, to możecie się śmiać, ale kurde, tak się zdykałem, że pieszem już co zrobić. No to w długo dać, nie? Bo naprawdę, takie zwierzę gdzieś dotąd mojego wzrostu i takie grube bydło, że po prostu sok. I wiecie, że ja teraz dygam na tamtą miejscówkę jechać. Do tej pory jak ja tam byłem, to żadne zwierzę nie zaskoczyło mnie, żadne. Aż do tej pory. No i tak to już ja chyba tam nie pojadę. Nawet tutaj mogę wam przyjechać i filmik nagrać. No. To jedna historia. Druga historia, co porabiam na wakacjach? Bo pewnie też zadajecie takie pytanie. Co ja robię na wakacjach? No nic ciekawego, no siedzę, myślę, tęsknię, piję
i nagrywam wam filmiki. Nie, ale tak na serio to no myślę, bo no myślę, no myślę i tak myślę i myślę, czasami coś tam król wymyśli. No. A to filmik wam się nagra, bo mianowicie wakacje to, szczególnie w tym roku wakacje to nie jest mój najlepszy okres. No tak to mogę wam powiedzieć, no niestety. Ale niedługo wrzesień może znów będzie smutna pogoda, chociaż jak widzicie ma, pogoda jest, ja z długim rękawkiem jestem, no takie lato mamy. Jak za gorąco, to Polak narzeka. A jak za zimno, co chodzi, Polak też narzeka. No i bez tu, no tak to naturalny Polak jest. Jedynie tu jakieś zwierzęta są, to tylko kurupatwy i ptaki. No to super, no nawet sobie po ptaki obserwuję, posłucham śpiew ptaków, niż jakieś bydło małe wyskoczyć. No. I zaraz zapytałem się, dobra, wakacja, a gdzieś ty jedziesz? Nigdy nie jadę. No. Pod ostatnim filmikiem, gdzie nagrywałem wam pojedynek petard, to jeden jakiś widz nazwał pseudo polityk, czy jakoś polityk, jakoś tak się nazywa, dobra. Nie chcę z tym. Ile masz lat? Panie, skoro piro zakupiłem, to wiadomo, że mam 18 lat, no. Też zada pytanie, os. Kurde. No bo zaszedł do sklepu, nasza kasierka poprosiła pieso dowód, żeby coś kupić w tym sklepie. Pokazałem dowód. To wtedy powiedziała, co potrzeba jako pirotechnik. Mówię, no panie, a to petardy, a to kulki dymne po prostu, a to może niedługo zakupi jakoś wyrzutnie. No i już. No, to jest takie. Ale mnie z tym, ja to jestem do YouTube'a przyzwyczajony, że się trafi jakiś taki widz. No, także to normalne, no. No. Ale potem, że już pomału zaczynamy wbijać suby, no to i też mi się cieszy, bo mianowicie pod każdym filmikiem jedna subskrypcja, trzy subskrypcje przydą, no to to jest dla mnie motywujące, żeby tak powiedzieć. No. Także, co robić ciekawego, no to nic ciekawego. No. Oprócz, że wam nagrywam filmiki. A i no chciałem zatrudnić się na budowie, ale po tym jeszcze wam opowiem taką historię, bo ten vlog mianowicie to będzie się nazywał Historie z wakacji. No. Jak co roku będę nagrywać jeden filmik albo dwa filmiki. Może na początku wakacji będę wam nagrywał historię z wakacji i pod koniec wakacji będę wam nagrywał historię z wakacji. No, żeby tak mieliście podsumowanie przez całe wakacje. Wiem, że tak nudny siedzi i wam gada, ale no co zrobić. A i mianowicie jest jedna historia. No bo chciałem się zatrudnić na budowie, no. Bo tam często płacą co tydzień. Podejrzewał jak na każdej budowie. No i chciałem się zatrudnić na budowie. Ale potem, że już mam sprawy do załatwienia znowu z kołą. Tak, bo jeśli mam sprawy do załatwienia znowu z kołą, no to nie wypali, bo co ja dla kierownika powiem? Panie, daj mi dzień albo dwa wolnego, bo muszę z kołą załatwić. Później znów jakieś papiery i kierownik daj mi znów jeden dzień wolnego. No to kierownik powie, poszło won. No. I tak to praca stoi w miejscu, bo przez szkołę. No. Tak, że
Nic nie mogę zrobić, nawet pieniądze do pracy iść i pieniądze sobie jakikolwiek zarobić. No bo muszę latać z papierami po szkołach i po UZ-ach i w ogóle. Tego jest naprawdę poczuć. Skoregars zresztą, no bo no, to naprawdę człowieka wykańcza. No, tak to jest jak z podstawówki do zawodówki się idzie. No i cóż tu jeszcze wam opowiedzieć. Dam na razie pauzę, jak coś mi się przypomni, to włączę kamerę. No i tak, myślę i nic nie wymyślę, więc ten filmik i tak już ponad 11 minut trwa. Także mogę wam pokazać, jaka jest pogoda. No. Dookoła chmury. Na razie nie ma szans się rozpogodzić. A dzisiaj mamy 17 lipca. 17 lipca. A kiedy ten filmik wrzucę, to tak naprawdę nie wiem, bo teraz internetu nie mam, nie mam jak. Czuję, że po 25, 25, także będą się pojawiać filmiki. No i później będzie kontynuować dalej serię vlogów wakacyjnych. Jeszcze mam jakiś filmik ponagrywać, także znów będą trochę vlogi. No. I cóż, mam tu powiedzieć, jeśli wam filmik się spodobał, no to zostawcie łapę w górę. Subskrypcja, żeby było znowu druga setka na moim kanale i dzwoneczek, żeby dostać powiadomienia, bo tak. Trzeba subskrybować kanał i kliknąć dzwoneczek, żeby dostałeś powiadomienia o nowym filmie, który wleci. No. Także cóż, jeśli wam filmik się spodobał, no to ja już prosiłem. Dobra, trzymajcie się ciepło, na razie.